Siemanko moi mili, witam na kolejnym filmie. Dzisiaj jestem w trochę innej scenerii, jestem z Szymonem. Kiedyś już na filmach wystąpiał w spinningu i z jego synkiem Wojtkiem. I się wstydzi. Zobaczcie, Szymon wziął i przed chwilą zapał takiego linka. Niedużego. Powrót do spawika. No po ilu latach? Nie wiem, 7? No będzie, nie? Kiedyś jeździł ze mną dużo na spawik, żeby jeździli. Potem się wkręcił na spinning. No i tak się zawiesił z tym spinningiem. No, ale mówił, że teraz już po małemu będzie paczał mieszać. No to już jakieś postępy, żeby trochę spawik, trochę spinning, nie? No. I to tyle, chwilę żeśmy wzięli tak na dzisiaj lajtowo, na odpoczynek. Tak. Mody tutaj się uczy łowić. Szymon mu kupił bata, zobaczcie, takiego czwóreczkę. Ledwo co już szczytówka poszła. Najlepsze, nie zamontował końcówki na końcu i szczytówka się zamała. Wypuści to. Dobra. Szymon będzie wypuszczał swoją zdobycz. Wypuść ładnie rybkę. Zobaczcie, taki linek. Taki kocz. 28 no, może. Low kill. Low kill. Nie złowimy lina. Kto złowił lina? Ja. To jest zobacz. Młody już sobie przepisał i twoją zasługę. Ty złowiłeś, nie? Mhm. Dużego. No i spoko. Dobra, ja biorę, już mam też wędkę rozłożoną. No tak, żeśmy wyśleli, czy w ogóle kamerę odpalać, ale potem mówię, a w sumie coś można fajnego nagrać, fajna pamiątka przede wszystkim dla młodego. Wiadomo, za kilka lat spojrzeć, jak już będzie widzę ogarniał, nie, jak to wyglądało, spoko temat. Oni już podnęcili, już tam coś połapali, jeszcze nie zrzuciłem zanęty, bo mówię, a poczekam, aż kamerkę włączę. Tylko troszeczkę bliżej będę tu łapał. Nie, no raz, dwa, trzy, kurde, ta jedna troszeczkę daleko, ale to nic. O, patrzcie, tu pyk. O, ten film będzie taki nietypowy niż inne, z racji, że przyjechaliśmy po prostu typowo na taki chillout, piwko wypić, odpocząć, pobawić się ze spowiczkiem. Jesteśmy, jest godzina po trzeciej, coś koło tego, między trzecią a czwartą bynajmniej, to nie jest jakaś mega dobra godzina. No ale na to chwilę jakieś tam karasia jednego złapali, dwa, jeden linek, jedno coś większego spadło młodemu. Za słabo przyciął, no niestety, tutaj akurat się uczy jeszcze. Ale chodzi o zabawę, dzisiaj mega na luzie. Będziemy bez jakiejś spiny, ile złapiemy, tyle złapiemy. Ważne, żeby jakiś fajny film nagrać po prostu. No i też młody będzie miał pamiątkę, jak sobie za kilka lat spojrzę, jak to kiedyś wyglądało. Też fajna opcja, nie? No zobaczymy. Ja oczywiście z Szymonem, my stawiamy na większe szczuki. Ujesz karpisko? No, ja waliłem od razu na kukurydzę, żeby ominąć te właśnie karasie. No, młody miał tu większą rybę na białego, on łapie tylko na białego, patrzy jak oni się muli. Tylko oni rzucili zanętę z 20 minut temu, a ja oczywiście przegadane, nic nie rzuciłem, ale zaraz się ruszam. W ogóle mam taką zanętę, wziąłem jakąś tam ze sklepu. Match Pro. No, taka truskawka. Pachnie względnie, ale dużą frakcję ma. Więc o to chodzi, żeby nie był pył. Jak prędzej, bo już teraz pora, że już zaczynam trochę grubiej tankować. O, patrzcie, branie jest na spławik akurat. Zobaczymy. Jest branko na spławiczek. Sobie wszystkie trzy są na spławik, ale zobaczcie, na bacika. O! I mamy? Karaś? O! Patrzcie, ale płoteczka. Płoteczka? Jak? Czyjaś? Jak? Pokaż? Płoteczka. Płoteczka, ale to już taka płoć! Ile z 27 ma? No, ładna jest, nie? Za ładorodna. Zobaczcie, na białego. A ja tu poluję i jak mi wzięła czasami, to taka 20 parę, aby. Mniejsza. Zobaczcie, no tu widzę, Wojtyś, pokazujesz klasę, nie? Ja na razie na zero, nie? Chodź, wiecie, ja na zero, jak szczelę, to konkretną. No, nowe haczyki, ale ostre, nie? 0, 1, 2. No, przegrywam. No, ładna płoteczka. No co, buziaczek i do wody. Czy nie dałeś buziaczka? Jest. No. Nie, robaczka do łagodu. No, takiego zdechłego to nie połapiesz. Sam siebie złowił za czapkę. Dobra. Widzimy się przy kolejnej rybie. O, Szymon ma branie. Patrzcie, ale prowadzi. No, jedzie w lewo, nie? Karaś. Zobaczcie, jak leszcz. No. Kurde, ja pamiętasz, jak one miały 2 cm? No. Bo one produkcyjnie szły, wiesz, na taśmie. No. No jasne. Będę mówił, że artystka. Jasne, jasne. Nie, nie, nie szarp tak. Równolegle, równolegle. Powolutku. Powolutku. Dobra, powolutku,
nie do, nikomu nie do góry. Lina ma. Lina ma. Młody z linem, patrzcie, ja jeszcze nic nie mam. Baty dostaję od młodzieży. No dalej, daj, zejdź niżej piętro. Mu zerwiesz zaraz. Nie trafiłeś. Nie, poszedł. Nie. Czekaj. Gdzie on jest? Poszedł, urwał się. Poszedł? Nie, jest, jest tu. Czekaj. Dodaj go, czekaj. Jaka amatorka, kurde. Brawo, Wojtu, śpiona. Piękny linior. Ładę kasę tam z tyłu. No. Ale amatorka, poszedł, on sobie w krzakach siedział tam, widziałeś pod tym. Bo ten jeszcze mniejszy. Wojtek, zdjęcie chcesz? Nie. Znaczy, ile będzie miał? Miałeś większe już? Miałeś, nie? Większe. Buziaka dajesz? Na szczęście mu? Nie? Nie dajesz buziaczka? Na szczęście? Nie? A ty się karaś z tyłu leży. No już leży. A karasia do ręki wziął. Tam masz wypychać pod nogą. No nie będę mu No. Znaczy dzisiaj taki lightowy wypad. Ja na razie na zero, co chwilę mi spławi gdzieś tam spływa. Ale u mnie jak weźmie to konkretna, ja na kukurydzę. No właśnie. Podejdź bliżej, podejdź trochę bliżej i do wody. No. Hej, ale jak poszedł, nie? Patrzcie jeszcze starej daty, jak to kiedyś. O kurde, żyłkę tu wlazłem. Starej daty, jak się kiedyś robiło. Krzesło plażowicza. Nie? PRL. A jak? Dobra, ja sobie tu przerzucę. Chyba go delikatnie jeszcze dociążę, żeby mi tak nie spływał. Zobaczymy. Właśnie, ile masz, Wojtuś, ryb? Trzy ryby. A tata ile ma? Jedną. Aha. Co? Dlatego mu tak ciężko, chyba za długo. Aha, no łe, faktycznie no. A ja ile mam? Zero. O, przegrywam, widzicie widzowie. Młody prowadzi. Pan Szymon z jedną, ja nie mam nic. Spokojnie, mi jak chcieli, będzie konkretna. Muszę tu trochę dogruntować. Chodźcie, muli się, bo belki idą. Chodźcie, na baciku biorą. Prowadzi. Mówisz? Ale chodzi. Złoty? O, pierwszy złoty tego roku. Patrzcie. No śmiało, mocno. Patrzcie. No mało. Trzymaj. Złoty karaś, pierwszy. Patrz. Jest, pierwszy złoty karaś. No i super. A pokaż go z drugiej strony. A, coś go tu próbował go chwycić, nie? Nie? Ja. No zobacz. Karp się kryje. Złoty, tak. Pierwszy złoty w tym roku w ogóle. Zobaczcie, i taki złoty cieszy od razu... złoty od razu cieszy bardziej, co? Bez porównania. Złota rybka jest. Do góry, wyborcza do góry. Złota rybka? A od nas życzenia te spełni, powiedz. Nie. Nie? To tak, tak trzyma? Mocno do góry, mocno. A są tutaj nawet i 30 plus, nie? No trzyma, kaczymy. Aha, żeby nie utopił tego wypychacza. Złota rybka. Arleja Davidsona chce. Arleja Davidsona? Jeszcze się wywalił. No. No i gitara. Spławiczek. A ja wciąż na zero. Relaks. Poczekajmy, młoda godzina jest. No, jeszcze mam czas. Tak, ryby mają czas. Zamienili się z wędkami. Tak. Teraz Szymon na bata. Z synkiem się wymienił. On mówi, że chce z kowrotkiem. Jak się zamienił, to złoty karaś wziął. Jednak te ścinki tutaj. No ty w rogu, ja tu ci powiem, że tu nie łapałem nigdy w tym rogu. No. Nie na biały ryb, zawsze tu. I widzę, że w tym rogu lepiej się dzieje, nie? Moja miejscówka jest tam. Tam. Znaczy dobrze ten? Tam. Dobrze jest, nie? Dobrze. No okej.
Patrzcie, akurat mam branie, ja se zacząłem nagrywać. Karaś, kurde. Pies pierwsza, ale no nie tego bym oczekiwał. No dobra, myślałem, że tu będzie większo, Szymon będzie za operatora jeden robił. Ale jest w końcu, nie? Patrzcie, to sobie jedną ręką. Też karaś. No ale już nie złoty, patrzcie, na takiego ryda wziął. No dobra. Odhaczam go, niestety mam rękę tylko jedną dostępną, więc... Patrzcie, bierze mi. I pusto, aj kurde. No niestety ja mam utrudnioną akcję, bo przez to, że się zawaliłem z tą kamerą, no to muszę jedną ręką przycinać. No ale Bóg tam prowadzi, patrzcie. Jest młody, rybą. Karaś! Co jak co, ale wody nam tu baty daje. Dzisiaj pokazujesz jak siłowi, nie? Śmiało! Poczekaj. Jeszcze chwilę. Jeszcze. Podskakuje. No teraz. Śmiało do góry, mocno! Kręć! Siedzi. Jest, mamy rybę. Puściła! Kurde, no Wojtuś, było dobrze, ale ryba wygrała, nie? Troszeczkę słabo zacięli, mocniej musisz na przyszłość, tak wiesz, mocniej szarpnąć, ale była ryba. Ale dobrze, że zauważyłeś branie, tutaj widzicie. Młodzież walczy konkretnie. Dobra, co, zarzucisz? Czy mam ci zarzucić? O, tata już idzie zarzuci, nie? Żeby nie było. Co? No dobre, w dobrym momencie było, bo ładnie pod wodę poszedł, no ale... No widzisz, no nie ma jedzenia. Tylko tyle, że troszeczkę za słabo przyciął, wiesz? Jeszcze siły brakuje, no. Albo może dłuższy kij. Albo dłuższy, no bo to jest krótki. Pamiętajcie, że to jest kij spinningowy. No ty co, ja sobie radzić czym jest? No tak jak mówiłem, nie? To jest spinningowiec, oni ten, a młody w ogóle. Ten mam dzisiaj, mu dzisiaj kupił bata, na którym się szczytówko łama 3 razy już. A on ma same spinningi, on nie ma spławików, nie? Choć teraz mówi, że jednego kija tam ma, kowrotek skręci, będzie jeździł na spławik też. Zobaczymy, czy pan tutaj deklaracje daje słuszne. Oficjalnie na kamerze, będzie jeździł na spławik? Będę. No dobrze, słyszeliście, jak nie będzie, to go utopię do wodzie gdzieś. Patrzcie jak żyją, patrzcie robaczki. Jak se raperują, nie? Wy to boisz się robaków? Nie. Weź jednego do ręki. Chodź, zobacz. I na haczyk, nie? Na dużą rybę. Jak się rusza. A ten robaczek to co z tego się wykluwa? Mu. Wiesz? Mu. No? Coś wykluwa mu. Ciężkie pytanie. Mucha. To jest larwa to jest. To jest larwa muszki. Taka mucha co w domu lata. Widziałeś na pewno muchę, nie? To jest, nie, z tego potem muchę mamy. Potem... Branie. Ja tu przed... Je. Trzymaj. Jest, mamy rybę. No do góry. I karaś będzie. I śmiało do góry. Jest. No daj na brzeg tu. Daj na brzeg. Śmiało. Gdzie ty tam z tą mętką? Do tyłu. I połóż na trawę. Nic jej nie będzie. No, na trawę. Zobacz, jest! Wojciech, pokaż się tu, uśmiechnij się. Jest z rybą. Będzie miniatura. Nie? Z rybką. Czuję się krasie gdzieś podpłynęły. No. No i tyle. Wow, no nie ma. Jaki statek? Chodź tu pokaż. Statek papierowy. Co by popływał? Statek papierowy. A ty chodzisz cały czas z robaczkiem? Pokaż z robaczka nam. Tu bliżej. Jak poleciał? Chodź tu bliżej. Pokaż, jest? Mamy robaczka, chcę nie? Chcę uciekać. Zobacz, jak sobie tańczy. Sobie chodzi tam gdzieś, nie?
No, chcę sobie wyjść. I co, tej robak będziesz szczęśliwy? Na niego będzie rybka? Mhm. No i spoko. Marzę, że coś się dzieje. Co mi przychodzi do głowy, widzowie, chyba wiecie. Ale nie będę przy dzieciaku gadał. No kurde. Trochę wieje, nie wiem jak to w ogóle z szumem, bo telefon chyba nie ma odporności na szum. No ale zobaczcie, spławiczek ładnie leży na wodzie. Tam se ptaszek śpiewa z tyłu. Tu jest też spławiczek. Tu jest też spławiczek. A już tu nic nie bierze, to ten se stwierdził, że se na spina porzuca. Nie mógł przeżyć, żeby nie rzucić. Wybrał małą blaszkę. Zobaczcie, to jest moje pudełko spinningowe. Nieduże, ale jest. Rzucę go do wody. Rzuć, nie se zjedzą. Rzuć, tam. Jeszcze tam. Tu poleciał, gdzieś tu. No i zjedzę. Może już go nie ma. Patrzcie, co złapał. Ale jaja. Daj no go tu. Przecież ja tu nigdy w życiu takiego lesza nie wpuściłem. Były tylko większe. Wiecie, co to oznacza? Że tu wpuściłem kilka leszczy i patrzcie. Wytarł się leszcz. I to jest leszcz z tamtego roku starła. Coś pięknego. Masakra. Ale się cieszę, no. No patrzcie, no kurde, nie widziałem, że tu leszcz się w ogóle wytarł. Miałem na początku przez pierwsze dwa lata, czy dwa lata miałem leszcze, potem ta przyszła ta przyducha, zabrała większość leszczy i mówię, pojedyncze szczuki zostały, mówię, nawet nie idzie go złapać. Patrzcie, a to jest typowe wytarta ryba. Nic, płyń, maluszku. Jestem ryba. No to Wojtuś z karasie. Nie męcz go, nie męcz. No niestety młody musi tam z daleka, bo nie może tu schodzić, żeby się nie... Nieraz widzieliście, jak ja się o mało sam nie wrypałem do tej wody, więc jak on był zeszedł, to ma 90% szans, bo tu jest stromy spad, więc on musi troszeczkę wyżej wypuszczać. Ale tam takiej drobnej rybie to tam nic nie będzie, nie? A to też nie jest jakaś odległość, bo to tylko metr. Ale leszczyk nam się wytarł. Super. Kurde, ale jestem, Szymon, zaskoczony, ziobę. No ja nie wiedziałem, że tu się lesz w ogóle wytarł. Przecież ja tu nigdy w życiu takiej zrobił. A kolejna larwa uciekła. Cię uciekła? Larwy? Nie ma? Uciekła. Raczej do wody wpadła. Trzy wyciągnąć? Dlaczego? No bo muszę założyć. No na trzy zawsze nam się przyjęło. Każdy ma swoją metodę. My zawsze łapaliśmy na trzy. Nie? Czy tak pamiętasz, od lat było. Zawsze trzy taka panie święta karpiowe, liczby. Czy pokarpiowy tego? Jeden. Ownera. No. A co? Ownera haczyk. Jeden. Gdzie ty jesteś tu? Zobaczcie. A ładny, nie? Owner. Typowo karpiowy, nie? Karpiowy, a karpia nie widzę. Amatora, pięć... Ale karp! No karp, pięć krzaczków na krzyż, patrzcie, jeszcze przyjaciół. Wyszedłem z tego, z prawy. O. To jest Wojtek, amator, nie? Zobacz. Jeden jest plus, że praktycznie poza tamtymi krzaciorami tutaj, co macie tu, te, bo tam jest ciężko, to wszędzie indziej idzie odhaczyć. Z brzegu po prostu, nie? Co za debiutant. Jak chciał pod samiutkiego krzaczka i tak już rzucił pod krzaczka, że aż w krzaczka. Dobrze. Tak. Ale ogólnie przez godzinę się nic nie działo. Całkowicie nic się nie dzieje. To żeśmy rzucili trochę zamęty. Znaczy już pierwsze bobelki się pojawiają, zobaczcie. Może jeszcze coś się uda złapać, nie? Jeszcze trochę i tutaj będziemy kończyć, nie? Bo to bardziej taki film rekreacyjny typowo. Bez spiny, żeby nałapać, tylko bardziej klimatowo. Zobaczcie, ktoś tu ule położył. Jakieś ule. Najmniej pszczółki se tu latają. Miód zbierają chyba z tych kwiatków. Cała plaga, patrzcie, ile tego lata tu. Nie. Najmniej tak to wygląda. Co ty gadasz? No niestety, a zobaczcie, what? Ale no płotka, ale jeszcze większa od tamtej. No. Zobaczcie, no tam już kurde. Gdzie on leżał? Jest tu. Tu jest.
Znaczy, ale młody kurde, no przy tych krzaczka zacznie, no łodki są, nie? Największa płotka, jaką tu wpuścimy, a 32 cm.